Zapraszam na film www.domza150000.pl. Siemanko, jesteśmy. Nie byłem wczoraj wybić tych, bo mi się nie chciało. Ale przy takiej pogodzie, a powiem wam, że jak w starym Polichnie robiliśmy koło Gorzowa Wielkopolskiego, to była taka sytuacja, że pojechałem wybić je gdzieś po 5-6 godzinach od zalania, po południu późno, tylko były wakacje, był skwar i już się ich nie dało wybić. Zobaczcie, zwykłym młotkiem ich nie wybijecie, takim lekarskim, zwykłym, małym ich nie wybijecie niestety już. To musi być uderzenie. A jutro, nawet dzisiaj później, w takim byście już ich nawet nie wybili. Cyk i na górę, a jeszcze tu. Co? Nie rozkręcamy. Czego? Tylko nie, całe już. Ale pierwszy wszystkie wkręty jedziemy dalej. Wszystkie wkręty na całych szalunkach lecimy. Takie zwykłe. Do kasterek. Gdzie jest ten dekorski? Dobra, lecimy dalej. Wczoraj było, wiesz, się na demontaż tego, zobaczcie, jaki jest szybki. Cyk. I gotowy do następnego razu. Jak demontujemy coś, to wszystko leci na wieniec i potem dopiero z kasterkami poszczególne elementy do poszczególnych kasterek i jest w miarę porządek wtedy, taki względny. Oczywiście, o ile w ogóle może być mowa o porządku na budowie. Dzisiaj plan jest na rozczalowanie i posprzątanie całości, żeby był przygotowany plac dla firmy od wiązarów, która jeszcze nie wiem kiedy przyjedzie, tak szczerze powiedziawszy. Czyli na dzień, na czwartek, nie wiem kiedy będą wiązary. Dyrektor walczy ze słupami, żeby szpilki od zewnętrznej strony wyciągnąć. To jest fachowiec od zadań specjalnych. Gość od zadań specjalnych. Śnieg pada, ja pierdzielę. Co?
Ja pierdzielę. Dobra. Zobaczcie. Jeżeli macie taką sytuację jak tu, czy na przykład widzicie ryskę, pęknięcie, jak zwał, tak zwał. Tym się nie przejmować, to jest tylko powierzchowne, to nie idzie w głąb. To jest skurcz betonu za szybko nastąpił i tyle. Pewnie wiatr spowodował to. Ja lecę dookoła, resztę tych ostrzelować. Gdzie? Dobra, Kawulec, chwila prawdy. Ile u nas raków? Woda o temperaturze 0 stopni. Myślę, że nie ma mowy o rakach. A, bo tam były te co trzymały suporex. Poradząc. Duże są. Co masz? Nie ma, odsłaniaj, nie ma lipy. Cacuszko. Nie ma mowy, żeby powstał rak, bo widzieliście, jak wygląda proces zalewania. Nawet beton opadający z takiej wysokości z pompy, on się sam naprawdę zawibruje. Tym bardziej, że był zamówiony samozagęszczalny. Ale jest potężna różnica, naprawdę, B20, B25. Jest potężna różnica nawet w samym procesie, widać to na oko. Inaczej nawet pachnie, tyle wam powiem. Tak jak zawartość cukru w cukrze, to zawartość cementu w betonie. Jakby się pojawiły pytania, to uprzedzę od razu odpowiedź. Nie, nie przeszkadza, jak się ściągnie na drugi dzień szalunki. W czym miałoby to przeszkadzać, proszę powiedzieć? Nie ma to wpływu na wytrzymałość. Chyba żebyście na przykład mieli niepewną temperaturę, to warto byłoby wtedy się wstrzymać chwilę, bo jakby na przykład była temperatura na granicy, nie wiem, -2, -3, ja bym wtedy nie ściągał tego jeszcze. Lepiej niech sobie jest ta dodatkowa bariera przez chwilkę jeszcze. Ale tak jak jest teraz, to jest ok. Wczoraj jeszcze zdążyłem zamówić materiał. Ten oto materiał. Podorobię sobie jeszcze ze 30 sztuk, żebym co pół metra mógł robić. Miałem wam mówić, w nocy śpimy ze stokrotką, a na telefonie alarm. Mam ustawiony alarm taki, jakby był atak nuklearny, taki głośny, tylko do jednej rzeczy, do kamer leśnych. I wyobraźcie sobie alarm, mówię, ja pierdzielę. A już mam procedurę przygotowaną całą szybko. Ale patrzę na tą kamerę, patrzę, coś łazi przed samym tym obiektywem. Kot, se wyobraźcie. Kot mnie w nocy obudził, około 3 w nocy kot doszedł do kamery i się ocierał pierdzielony o kamerę. A ja wczoraj wymieniałem baterie w nich. No naładowane akumulatorki wymieniałem i, a chwilę przed tym bawiłem się z Jankesem, z psem. Nie wiem, czy przez to może, czy nie, że wyczuł kot, ocierał się o tą kamerę i mi tylko w nocy pobudkę zrobił. A jak myślicie, czemu? Zobaczcie, jaka jest aura. Wczoraj w nocy popadało, przykryła pierzyna, dalej kropi deszcz, śnieg, pada, sypie, pruszy. Jak myślicie, czemu beton nie jest zasypany śniegiem? Ha! Bo jest ciepły! Bo proces wiązania wytwarza temperaturę dodatnio. Gorzej był ujemną wytwarzał, żeby zamarzało.
UPI-Eddy, motherfucker! Hardkorowa pogoda dzisiaj. Najedliśmy się rano hardkorowych kanapeczek. No. Tak. Nawet przy rozszalowywaniu to strasznie ułatwiło robotę. Ta kontrolata, która jest pod spodem. Naprawdę. Tu jeszcze nie było w międzyczasie. Spróbuj. Kurde, chyba tu jest jeden wkręt, wiesz, niepuszczony. Ta. Jest tutaj jeden i co? Co? No. Co? Na tej uwadze, bo tu nie ma listki gdzieś, nie? Tu nie ma. Aha, ja już go... Normalną, zwykłą tą końcówkę. Dobra, ja mam tutaj, wymienię se, spoko. Mam! Torek, masz? Trzymaj. Ja tam przytrzymam, bo tu kawa dobrze powiedział, że nie ma tego. Pada śnieg. Dzwonią dzwonki sa. Święta za tydzień, chyba Boże... Co? Boże Narodzeniowe. Widzę. Aha, ja nie tą wziąłem, kurde. To ja to muszę przycinać. Dobra, ja tą trzymam. A ta się trzyma tu. Tu nie ma więcej, nie ma. No. Co, takim tempem jeszcze nie było rozszalowane? Ale chodzi o temp. Co? Musimy. Dobra, zabieraj. Tu są dodatkowe jakieś chyba, nie? Trzymasz? Bo to chyba nie jest podparte. Jo. Jest? Dobra. Kawa szefu. Gitas Malinas. Dobra. To jak już jesteśmy na górze, Darek, lecimy te kontry, co? Kontry lecimy. Tak, jak jesteśmy na górze, to... Za krótki jestem. W uszach. To są te wklejki, o których była mowa. Czyli te wstawki, właściwie nie wklejki. Trzeba od razu cały rozszalować i mieć z głowy. Freaky like me, freaky like me. Wiem, że jeszcze jeden od spodu był, ale to już muszę sobie z nim poradzić w ten sposób. Okej. Okay. Czyli zobaczcie, tu było te... Gdzie? Na tym podekuli, co byłem. A to ja latałem wczoraj tak zwiadowo, to zwiadowca. Ale to duże, miałem wam mówić. Jak ostatnio mówiłem, że tu do nas przylatuje taki wielki, to
chodziło o tego. Dobra, Darek, popodawaj kawy blaty, a ja będę te leciał. To kruk był, a nie ja mysiołów. Bo ktoś tam pisał, że mysiołów. To był kruk taki wielki. Ja byłem pewien, że widać stąd. A jak się okazuje, nie było widać. Rozdziawią nas kruki i wrony. Dobra, trzeba we dwóch jednak te też robić. Te kontry. Zobaczcie, co się dzieje. Kolejny wieniec gotowy. Wziąłeś te? Ty, może się do piwnicy schowamy? Rozszalowana, cała góra zrobiona. Jak chcesz, to złaź na dół, będziesz przejmował ode mnie, ja będę rusztowanie podawał. Łukasz, weźcie, aha, ty masz te. Darek, pierw weź kontrłaty. Lecimy z koksem. Niezłe pobojowisko, co? Ale mamy już wywiezione blaty i rusztowanie. Darek zostaje na mecie, będzie czyścił blaty. My z Kabą robimy tu porządek. Jest i dyrektor. A tymczasem między lasem. Jak Michael Jackson! No jest, powiem wam tutaj do ogarnięcia. A jakbym wam powiedział, jaki filmik szykuję, to byście zwariowali. Tylko kawałek wam pokażę zaraz. Odrobinkę wam pokażę. Film się kręci już od jakiegoś czasu. Pokażę wam tylko odrobinkę. I mój nowy nabytek. A moim nowym nabytkiem jest Husqvarna! Husqvarna robi robotę. Mamy fajranto na dziś. Tak to wygląda, wyszło zarypiście, naprawdę. Nie wiem, czy może wyjść lepiej niż to robimy, ale wydaje mi się, że już naprawdę doszliśmy do takiego levelu, że to jest wszystko idealnie zrobione, naprawdę. To zobaczcie, to jest narożniczek, idealnie wszystko trzyma. Na górze mamy posprzątane, jeszcze wam wejdę, pokażę. Bo mamy blaty zawiezione, rusztowania zawiezione. Jutro tu jeszcze ogarniemy, bo tu się Saigon zrobił już hardkorowy. Jutro tu ogarniemy i... no i zobaczymy. Ła, kurde, fuck, epa. Dobrze, że był styropian posypany i parapety piaskiem, tak więc teraz tylko piasek zgarnięty i jest finish, czyli budowa jest gotowa do ekipy od wiązarów. Myślę, że generalnie wiązanie betonu 28 dni, pełny proces, ale po 3-4 dobach już ma wytrzymałość grubo ponad połowę, tak więc 3-4 dni można śmiało montować wiązary, nic się na pewno nie wydarzy. Ważne, żeby kotwy w wiązarach, żeby kotwy w betonie trzymały, żeby się nie przekręcały i będzie ok. Mam info, dostałem, że w następnym tygodniu możliwe, że się uda, że wiązary wpadną. Tylko to się tak tydzień lipnie zbiegł przez to, że te święta są jednak, nie? I nie wiadomo, czy
ekipa się zdecyduje, żeby przyjechać. No ale zobaczymy, no. To już nie jest zależne ode mnie. Cieszę się, że jest w ogóle taka możliwość, że przyjadą z rowem. A tutaj zobaczcie, jeżeli ktoś z was miał obawy przy tym, to jest tak, to jest nie do ruszenia. To bariera, która jest tutaj, połączenie, zostało to tak, tak przyklejone do betonu, że to jakbyśmy chcieli wyrwać, czy też uszkodzić młotem 5-kilowym, to pęknie tutaj gdzieś, na łączeniu nie ruszy. Tak samo jak pokazywałem ostatnio tego bloczka, sklejonego do bloczka. Zobaczcie tutaj, tu jest beton, który nam się pochlapał. Beton, który przyległ bez wibrowania, bez niczego do... To już jest nie do zdrapania. W tej chwili już nie jestem w stanie tego zdrapać. Naprawdę, to jest tak wytrzyma... To nie jest beton robiony, gdzie pół woreczka cementu na betoniarkę, tylko to jest beton B25, który dodatkowo został zawibrowany. Dobra, cześć wam, ludzie. Dziękuję za obejrzenie materiału. To mówiłem ja, dom za 150 tysięcy.pl.